No kochani, wesołych świąt, szczęśliwych, radosnych, zdrowych, spokojnych przede wszystkim. Ja już korzystam z okazji i na samym początku tego Vlogmasa życzę Wam właśnie, składam Wam życzenia, ale później pewnie jeszcze Marek będzie chciał coś do Was tam powiedzieć. Już Wam od razu na wstępie życzę samych szczęśliwości i mam nadzieję, że te święta spędzacie w fajnym gronie i że u Was wszystko w porządku. Jest dzień przed Wigilią, bo jak wiecie, ja mam zawsze o jeden dzień wcześniej Vlogmas, czasami nawet i parę dni wcześniej, ale teraz jesteśmy jakby o jeden dzień wcześniej, czyli dzisiaj, 23, nagrywam Wam jakby 24, ostatni Vlogmas. Strasznie szybko to w tym roku zleciało, naprawdę, nie wiem kiedy. I jak widzicie, no już po poprzednim Vlogmasie jesteśmy w górach, to jest tak fajnie, mega świątecznie, czuć ten fajny taki klimacik i takie mamy, wiecie co, taki luz. My naprawdę mamy na święta taki totalny luz. Jak widzicie, u mnie jest cisza i spokój, bo wszyscy od rana pojechali na narty. Kacperek ma znowu dzisiaj szkółkę narciarską, no i Marek z Damianem i z Wikusią pojechali sobie pojeździć na nartach. No i później ja ich muszę odebrać, no bo jak wiecie, mamy tutaj jeden samochód i co? Jeszcze dzisiaj przyjeżdża rodzinka Marka, więc no będzie fajnie, miło i wesoło. Jeszcze w czasie świąt dojedzie do nas jeszcze jeden gość, też rodzinka Marka, więc tym bardziej będą te święta rzeczywiście takie obfite w gości i w spotkania. My dzisiaj mamy taki plan z Markiem, że jak wrócimy po nartach, to idziemy do naszych dobrych tutaj znajomych, sąsiadów. Zaprosili nas na właśnie taką przedwigilijną kolację, więc ja zaraz uciekam do sklepu. Muszę zrobić zakupy jeszcze, których nie zdążyłam zrobić wczoraj. Wstawić rosół, zacząć już coś tam robić świątecznego. No i kupić prezent dla właśnie naszych sąsiadów. Coś, jakiś taki, wiecie, drobiazg upominkowy, bo ja już im wcześniej na święta dziękczynienia dałam prezenty takie większe. No więc mamy dzisiaj z Markiem taką trochę randkę, no bo Damian zostaje z dzieciakami, ale nie na długo, bo zaraz właśnie dojedzie rodzinka Marka, no i później my już też będziemy wszyscy razem. Zanim pojadę do sklepu, to chciałabym Wam jeszcze pokazać. Poleci teraz polecajka. Mówiłam Wam wczoraj, że zapomniałam swoich kosmetyków z Florydy, tych takich do malowania, bo tutaj wszystkie kosmetyki, tak jak kremy czy inne żele, mam. No i zobaczcie, to jest fluid, który sobie kupiłam wczoraj i on jest naprawdę super na mojej twarzy. Super kolor, jest idealny wręcz bym powiedziała. Bardzo fajnie się rozkłada, mimo tego, że ja nie mam właśnie gąbeczki. Nie robi maski, ładnie rozświetla tą skórę. No naprawdę jestem w szoku, że tak wiecie, tak wzięłam tylko szybko, żeby cokolwiek mieć i naprawdę jestem zadowolona. Z tej samej firmy mam też tusz do rzęs i też jest naprawdę rewelacyjny. Ja jestem w szoku, ja powinnam chyba częściej robić takie zakupy. Tu mam produkt, który już mam tutaj na miejscu i powiem Wam, że to jest rewelacja. Bo to jest taka jakby pianka do mycia, taka emulsja do mycia, która niesamowicie nawilża, robi tak jakby nam maseczkę od razu nawilżającą, jest naprawdę świetna, polecam Wam, jeżeli macie okazję sobie kupić ten produkt, to proszę bardzo, wybaczcie za tą obleśną naklejkę, która niestety po cenie została. Ja akurat go upolowałam w Rosie za naprawdę okazjonalną cenę, ale jest to rewelacyjny produkt i tutaj jak jest, wiecie, takie ostrzejsze powietrze, zima, taka wysuszona ta buzia, rany, od razu taki balsam na Waszą skórę. Jeszcze zanim wyjdę, pokażę Wam mój strój, bo mam na sobie dzisiaj te moje moon bootsy, które kiedyś upolowałam w lumpeksie. Bardzo fajne, zobaczcie. Dobra, zaraz Wam pokażę, bo tutaj jakoś nie mogę sobie kamery ustawić. I tak, na sobie mam zresztą spodnie też z lumpa, polo. Buty też upolowane w lumpie, co już Wam mówiłam, mega są. Nie mogłam się ich doczekać cały sezon, żeby je założyć. Do tego mam bardzo gruby sweter Tomiego, który upolowałam kiedyś w Rosie z tej takiej, wiecie, kolekcji Tomiego
z tej takiej droższej. No naprawdę jest super, uwielbiam go i taki jest dla mnie mega świąteczny. I na to, i do tego założyłam zwykły top na długi rękaw, taki w wiśniowym kolorze. Nie wiem, ten top chyba nawet w Walmarcie kupiłam, więc tak się przedstawiam. Nie jest jakoś strasznie chłodno, a zresztą zaraz będę w samochodzie, ogrzewanie, później w sklepie znowu ogrzewanie, więc na pewno nie zmarznę, będzie mi wygodnie, więc uciekam, lecę taka świąteczna na sklepy. Jest, słuchajcie, taka piękna pogoda, naprawdę, no nic, tylko spędzać czas jeszcze na tarasie. Na nartach też jest rewelacyjnie. Mimo tego, że niektórzy by mogli powiedzieć, ale nie macie śniegu. Słuchajcie, ja naprawdę tam, jak jesteśmy na stoku, w ogóle nie odczuwam tego, że jakoś mi brakuje tego śniegu, bo na stoku śnieg jest, jest fajne słonko, przyjemnie się jeździ. Rusia zadowolona, bo też jej nie jest zimno. No, rewelacja i czerpiemy energię z tego słonka. Wolę taką pogodę, niż jakby nam teraz po prostu miał tutaj padać deszcz. Dobra, uciekam do sklepu. Kacper poszedł na lekcję z panią, proszę bardzo. Tam trójka dzieci tylko jest, także dobrze. Ta pogoda jest cudowna, zobaczcie tu niebo. No rewelka, ja mogę nie mieć śniegu, a mieć takie niebo. Dobra, wracam ze sklepu, ludzi od groma. Zobaczcie, jakie piękne kupiłam gwiazdę, ale tym razem nie dla siebie, kupiłam to na prezent, bo stwierdziłam, że to jest jednak najładniejszy, najbardziej okazały prezent, jeżeli bym coś innego w innym sklepie nie znalazła, bo jadę jeszcze do jednego sklepu, więc tak, zakupów. Zrobiłam dużo, ale jeszcze zapomniałam, że muszę jeszcze dokupić dwa prezenty, więc jadę teraz szybko. Właśnie wstawiłam rosół,
bo wszyscy dzisiaj z miłą chęcią sobie rosołek zjedzą. A z warzyw, które mi zostaną z rosołu, ja zawsze robię sałatkę warzywną. Nie wiem, czy wy też tak robicie, ale ja właśnie tak robię, więc u mnie się nic nie marnuje. No, więc rosół gotowy, a my się idziemy z Markiem szykować na małe przyjęcie do sąsiadów. Idziemy na randkę do sąsiadów. No, wyrwaliśmy się z chaty i jedziemy. Zaraz będziemy jedli. Kogo rysujesz, Tymka? Nie. Kasper miał kiedyś taką fryzurę, pamiętasz? Nie. Yeah. A tu proszę bardzo. Chłopaki już razem się bawią. I kto? Dwa Spidermany. Uwaga, uwaga, Wikusia otwiera ostatnie okienko w kalendarzu Twinkle Candle. Mamy w środeczku. O kurde. No czekaj tu. Ale pachnie. Pachnie ładnie? Co to? Winter tree. Wika, chyba tobie też się podoba ten zapach, co? No. Weź jeszcze raz tak. More. Chyba ci się podoba, co? Mm. Mm. Piękny. To jest nowy zapach Angeliki. Bardzo ładny, sosnowy, naprawdę. Super zapach. Kochani, jak widzicie, my już po imprezie u znajomych, rodzinka już przyjechała, sobie siedzimy, gadamy, więc chcę jak najszybciej nagrać życzenia. Już Wam wcześniej składałam, ale mówiłam Wam, że na pewno Marek będzie jeszcze chciał Wam czegoś życzyć. Więc Marku, oddaję Ci głosy. No czego? Przede wszystkim zdrowia, bo to jest najważniejsze, bo jak jest zdrowie, to już cała reszta się sama jakoś poukłada. No, przede wszystkim chciałem Wam życzyć właśnie zdrowia i spokojnych i wesołych świąt Bożego Narodzenia, szampańskiego Sylwestra. Tak. I... Ale to chyba jeszcze przed Sylwestrem. Tak, jeszcze przed Sylwestrem się będziemy jeszcze widzieli, nie? Ale, no mówię, przede wszystkim zdrowych i rodzinnych świąt, bo to jest najważniejsze, bo jak wiecie, my mieliśmy ten ostatni rok taki średni i... Ja też nie o wszystkim Wam mówię, co się u mnie w rodzinie dzieje, więc... Dokładnie. I ja myślę właśnie, że święta powinny być takim właśnie spokojnym takim czasem właśnie rodzinnym, refleksjami rodzinnymi, spotkaniem się, zapomnieniem jakichkolwiek zatargów i innych rzeczy, które tam mieliśmy. Więc tego Wam życzę najbardziej. Aniu, nie płacz. Wzruszyłam się Twoją przemową, no. Twoimi życzeniami. Nie no, kochani, po prostu miejcie spokojne, fajne święta, zdrowe i w fajnym takim właśnie rodzinnym gronie, czy przyjaciół, bo wiemy, że nie każdy może mieć rodzinę, tak? No więc radujcie się, jedźcie dużo, no. I fajnie spędzajcie sobie czas. My się pewnie jakoś zobaczymy. Dajcie mi trochę, bo muszę sobie mini urlop zrobić. Za dwa dni. Tak, za dwa dni chociaż. Ale jeszcze będziemy tutaj na pewno w górach, no, a później już ostro na budowie. Tak, już rozmawialiśmy nawet, że po powrocie ostro ruszamy, bo tam już u nas zaczęło się coraz więcej dziać, więc... Wykończeniówka już będzie tak pełną parę. Już wejdzie tak wykończeniówka całkowicie, także jest...
Więc jeżeli szukacie fajnie. Inspiracji od nas, ale nic na siłę, słuchajcie, my do niczego was nie zmuszamy, to was oczywiście zapraszamy też w nowym roku właśnie na dużo inspiracji takich właśnie domowych, nie? Mm-hmm. No i będzie się działo, jak zawsze u nas coś. Dokładnie. I dziękujemy wam w ogóle za ten vlogmas tegoroczny. Za to, że jesteście przede wszystkim. Było nam bardzo miło, że byliście, że lubicie nas oglądać, spędzać z nami czas. No i co, my się już żegnamy i wesołych świąt. Buziaki. Pa. Pa.